To nie wiejska droga. Tylko krótki, ale nieprzyjemny dla zawieszenia odcinek ulicy Porcelanowej w Katowicach, jakieś 3 km od centrum miasta. Niektórzy kierowcy mają z tej drogi złe doświadczenia, trudno się dziwić. Dokładnie tutaj oponka ucierpiała. Opona niestety pękła, ubytek w oponie od razu się pojawił, ale liczyłem, że dojadę. Dojechałem tak naprawdę 3 km dalej pod mieszkanie, brat zadzwonił na policję. Policja stwierdziła, że jeśli odjechaliśmy już z tego miejsca, to oni nie mają żadnego potwierdzenia, że ta opona pękła na tej drodze i oni nie są w stanie nic zrobić. A droga, no wszyscy widzą jak wygląda, no nie da się tego ominąć tak naprawdę. To nie jedyna opona, jaka tu pękła. Te zdjęcia sprzed kilku dni otrzymaliśmy od innego kierowcy. Tym razem policja była na miejscu, jednak wcale nie jest pewne, że uda się odzyskać pieniądze za uszkodzenia. 8 lat pracuję, 8 lat dojeżdżam tutaj tą drogą, a w tej chwili no, ten przejazd jest bardzo utrudniony, bo boję się o kondycję mojego auta, nie? A wiem, że, nie, że żaden ubezpieczyciel, już się rozeznałam w temacie, żaden ubezpieczyciel nie wypłaci mi odszkodowania, dlatego że to jest droga leśna i ja mam tutaj, nie wiem, chyba nie mogę tędy jeździć, tak mi się wydaje. Faktycznie pojawił się tu ostatnio nowy znak. Niektórzy nawet go zauważyli. Widziałem, aczkolwiek no tam raczej no nie zwróciłem uwagi na to. Czyli nie było takiej informacji, że musicie mieć jakieś uprawnienia do tego, żeby przejeżdżać tą drogą? O uprawnieniach to pierwsze słyszę, żeby trzeba było mieć, żeby tam jeździć. Kierowcy już wypracowali swoje sposoby. Trzeba jechać albo slalomem, albo drugą stroną jezdni. Jadę po angielsku. Po lewej stronie, ponieważ po prawej bym jechała, to po prostu piątka i dziesiątka szybkość, prawda? Jeździmy, łamiemy znaki. W tym również ten nowy znak, który, jak dowiedzieliśmy się od Nadleśnictwa Katowice, postawiono dla zapewnienia bezpieczeństwa, tak aby nie dochodziło do uszkodzeń pojazdów osób, które są uprawnione do korzystania z tej drogi. Problem w tym, że choć znak stoi od kilku dni, to nikt o żadnych uprawnieniach nie słyszał, a działa tu kilkadziesiąt firm. Miasto nie może nic zrobić, bo teren należący do Katowic kończy się tu. Od skrzyżowania z ulicą Kolonia Amandy, tutaj jest to droga o charakterze leśnym, nie ma ona charakteru drogi publicznej i miasto, które no nie jest ani właścicielem, ani nie ma żadnego tytułu prawnego do tej drogi, nie ma możliwości wpływania na właściciele czy zarządcę. Kierowcy wjeżdżają więc na własną odpowiedzialność, bo ustawiając ten znak, leśnicy od odpowiedzialności za fatalny stan nawierzchni się uchylają.